Bonjour! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Obudziliśmy się w Belgii, jesteśmy w Brukseli, nocowaliśmy około 3 km od centrum i właśnie teraz spacerkiem zmierzamy w miejsce, gdzie podobno są przepiękne jarmarki świąteczne, gdzie mamy piękne gotyckie kamienice, gdzie nastrój wylewa się brzegami, po prostu tu idziemy do tak centrum jest. Brukseli. Tak jest, zwiedzamy, jest przecudownie, to jest ostatni weekend listopada, także zaczyna się właśnie przedświąteczny czas, pogoda sprzyja. Najpiękniejszy czas w roku, zdecydowanie. Pogoda sprzyja, od rana trochę padało i są takie przelotne deszcze, ale jest mega przyjemnie na spacer. Okay. Podobno jest to częsty widok tutaj, ale widzimy po raz pierwszy garaż na rowerki. I w ogóle jest mnóstwo rowerów. Taki klimat trochę Amsterdam, trochę Kopenhaga pod tym względem. Trochę Berlin, takie mix tu jest. Tak, ale pod względem rowerów. Francusko tak brzmiące tak. Też miasto. Bo się mówi po francusku. Wczorajsze pyszności, a tak, przyleciały z Polski razem z nami. Tutaj, stąd właśnie jedliśmy te pyszności, te eklery, rogaliki. Jest mnóstwo przepięknych, uroczych kamieniczek wszędzie wokół. Wszystkie tutaj uliczki w okolicy są właśnie złożone z takich wąskich, mega budynków. W porównaniu do naszych polskich one są węższe, wysokościowo podobne, ale jest ich po prostu o wiele więcej, bo przez to, że są takie wąskie, to się na ulicy mieści ich naprawdę bardzo. I są naprawdę przeurocze. I te uliczki takie dosyć wąskie. No, są sympatyczne. No, znaczy, ja bym powiedział, że one nie są wąskie, tylko one po prostu są zastawione. Okej, okay, też. No, ta ulica to jest dość szeroka właśnie. Tak. I najwyraźniej zbierzamy w dobrym kierunku. Mamy tutaj plakat jarmarku świątecznego. Właśnie Rafał wypatrzył jakiś runeczek. Tak, wiem, że musimy iść na rynek. Pędzimy. Drodzy Państwo, ostrzegali nas, że może być tu niebezpiecznie. To jest dziki kraj, zobaczcie. Tu na przykład nabijają głowy na pale. Tu jest niebezpiecznie, uważajcie na siebie. Pochłonął nas ryneczek i nagle okazało się, że wyszliśmy w miejscu. Przy samym dworcu. Słuchajcie, tutaj byliśmy wczoraj w Brukseli Midi. Dworzec autobusowy, na który przejechaliśmy. No i się okazuje, że wylądowaliśmy w tym samym miejscu. Cóż, tu byliśmy. Jako para wodna wyczuliśmy, że jest tutaj jakiś mini zbiornik. Co ciekawe, w tym mieście nie ma rzeki. Była kiedyś i została zamurowana po epidemii chyba dżumy, kiedy sądzono, że być może przez nią się roznoszą zarazki, to właśnie została zamurowana, gdzieś tam jej nurt został zmieniony na dwa zbiorniki. I nie ma rzeki, jest chyba kanał. Ja mam pomysł, słuchajcie, bo tutaj założymy ogony syreny i będziemy tu pluskać się i będziemy zbierać drobne. Będą rzucali nam jak do wody, jak karpią. Przez lewe ramię. Do fontanny, jak karpią będą rzucali. Ale musisz sobie pluć wodą, żeby było bardziej wiarygodne. Dwa euro. Ale nie można pływać, o. Ale nie będziemy pływać, nie będziemy siedzieć. Jesteśmy naturalną fauną. I zamarzniemy w tak w jednym miejscu, jak tu wyjdziemy. Dotarliśmy na główny plac i po prostu wow. Można to skwintować słowami. Robi wrażenie. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Zróbmy odliczenie. 3, 2, 1. Liczą z nami! Woo! Zobaczcie. Szok! A ta katedra jaka jest piękna, ogromna. Odwracamy się w drugą stronę. No powiem wam naprawdę szał, a tutaj
niezły złoty Starbucksik. Naprawdę wow. I w sumie jak się odwiedza różne miasta, to place główne wyglądają często podobnie, nawet jest dużo kamienic i tak dalej, a tutaj po prostu jest totalnie inna stylistyka w porównaniu do miejsc, które odwiedzaliśmy do tej pory. No naprawdę wow. Chodzimy. Adusia sobie wybrała najdroższą kawiarnię. Bagietkarnię. Jest naprawdę magicznie. Mamy tutaj świąteczne kawki, leci świąteczna muzyka. Dekoracje są niesamowicie przeurocze, przepiękne. Na dole pyszne ciacha i gofry, a za oknem. Na zewnątrz i dopiero z takiej odległości uda się w całości pokazać jeden z tych budynków. Jest przepięknie. Naprawdę mega miły klimacik. Tak. Ach, a miejscówka nasza? Tak, tutaj byliśmy na kawce na górze, sobie siedzieliśmy tam. O, duża choinka? Mała choinka. Znaczy też nie taka mała. Na całe piętro albo i dwa. Ale w porównaniu z tą. Nie no, po prostu ja nie wiem, gdzie się odwracać tutaj. Ile tu musiał gościu to rzeźbić? No, jest też stajenka. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Takie miejsca mnie wciągają do środka. Tu jest wszystko z czekolady. Przeczytałem, że od 1919 roku funkcjonuje ta czekoladziarnia. Przeterminowana. Stara, jakaś czekolada. Kalendarze odwentowe z belgijską czekoladą. Trafiliśmy do jakiegoś królestwa paznokci. Tutaj jest kilka salonów, kilkanaście nawet może obok siebie. Zaraz wszyscy się tutaj pięknie malują. W jednej z mini galerii jest kilka stref kibica. Właśnie trwa pierwszy mecz Belgów dzisiaj. I chyba się na razie nie powiodło. Maroko strzeliło. Belgii. Różne przepiękne świeczki, fryteczki, świeczki, fryteczki. Chyba właśnie znaleźliśmy miejsce, w którym kupimy pamiątkę z Brukseli. Zawsze kupujemy zawieszki z różnych miejsc odwiedzonych, które później się pojawią na naszej choince. Bo jeszcze tutaj są bombki przepiękne, ale w sumie nie mamy takich typowych bombek, tylko z każdego miejsca albo dzwoneczek, albo jakieś inne zawieszki. Chyba ta pierwsza z brzegu najładniejsza. Nie mamy dekoracje. Z tego, co się zdążyliśmy zorientować, tutaj jarmark się składa z różnych stref. Widzę, że tam jest jedna z nich. Tam jest Spirit of the North. Nie wiem, czy to jest chyba wejście do tej strefy właśnie. Albo druga zaraz się okaże. La 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 la. To jest Smurfów Świat. Chcemy poznać prawdziwego belgijskiego Smurfa. Tak. No ja mam ogromny sentyment do Smurfów, więc idę zrobić sobie zdjęcie z każdym Smurfem, którego spotkam w Brukseli. Tutaj mamy Muzeum Komiksu, bo właśnie Belgia jest bardzo komiksowa. Idziemy zobaczyć sobie sklep z pamiątkami. Jaram się bardzo. Trafiliśmy na wystawę, którą widziałam już na TikToku i zapisałam sobie, wiedziałam, że bardzo chcemy tutaj wejść. To była nasza wspólna decyzja. I lecimy. Widzieliście kiedyś drewniane schody ruchome? No. Popularnym rozwiązaniem są tutaj maszyny na pieniądze. Szkoda, że w jedną stronę działają. No dobra, jednak dwie strony. Wysypały trochę drobnych. No i co, naciągnął mnie 200 zł na bilety, ale musiał wpaść. Świąteczny świro. Jezu, jestem w raju. We'll be right back.
chwilę się rozglądałam, a Rafał już zdążył usiąść i napisać list do świętego Mikołaja. Musisz jeszcze ładnie pokolorować. Przeczytałaś? Ciebie, ja myślałam, że ciuchcie. A teraz uwaga, bo rozpoczynamy walkę. Jaką walkę? Jaką my walkę rozpoczynamy? Ja żadnej walki z tobą nie rozpoczynam. No tak. A, myślałem, że nie będzie rzucać. Na szczęście życia. Obrazki. Różne, wszelkiej maści. No dobrze, można tutaj rzucać kulkami w interaktywne potworki. Elegancko. Chcesz wsiąść na moje sanie? Fabryczka. Siadam, pijam. Uuu, jakie siedzenie. Fotele. Tu dostaniesz lizaka. Przy wyjściu jest sklep z pamiątkami. Jest po prostu vlogmasowe królestwo. Przy wyjściu jest jeszcze bar. Właśnie szykujemy się już na dwór. Lecimy do Iglo. I nie pokazaliśmy wam jeszcze, bo trudno to było uchwycić, ale była wirtualna rzeczywistość, w której mogliśmy pojechać z saniami świętego Mikołaja, rozdawać prezenty i było to przeurocze. A teraz wychodzimy do Iglo i do zimowego świata. Jesteśmy koło Smurfa, przy którym wcześniej byliśmy. No szał. Zobaczmy, jak jest ten Iglo. Iglo mieszka wielka stopa. Są też muchomorki i inne stworki. A teraz przed nami ogród świateł. Czy Secret Garden? A, ogród Secret. Król parkietu. Lewa noga na fioletowe. Nasze zdrówko. Pierwsze grzane winko w sezonie. A tutaj Rafciu odkrywa mapę Wermaku. To jest naprawdę duży obszar, my małą część na razie zwiedziliśmy. No i zaraz lecimy na taki jarmark. Jarmark chyba. To jest mój telefon? Mój. No jak, Grażyna, podoba się? Podoba. Luksusowo. A oto nasza pierwsza gorąca belgijska czekolada z tego pięknego miejsca. Pachnie obłędnie. A jak smakuje? Nie wiem, bo jest gorąca. Pierwszy test gorącej czekolady. Proszę bardzo, proszę próbować. No proszę opowiadać. Dobre? Proszę. Bardzo dobre. Polecamy to miejsce, bo w środku są degustacje. Tak jest, wyszliśmy z pamiątkami czekoladowymi. Próbujemy też świątecznej herbatki, jest przepyszna. Ależ to jest, to są czekoladowe frytki. Znaleźliśmy kolejną część jarmarku. Tutaj coś z wirtualnej rzeczywistości. Na nartach można pojeździć z ustaniami. Smurfy! Jakieś fajne, różne rzeczy tutaj się dzieją, a tak na wypaście. Spotkaliśmy sąsiadów i tak nas uraczyli, poczęstowali, że jeszcze mi ciepło, chociaż się podzieliłam. Co to było?
Nemirov. Bardzo mocno. Dwa stanowiska z Ukrainy rozpoczęły tutaj jarmark i przechodzimy do części tutaj chyba jedzeńkowej, tak? Smaki i zup czekolada. No i jeszcze goferki na stół kuszą. I na leśniczku też kuszą. Ojejcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Myśleliśmy, że to lodowisko, ale to jest bowling. Czas. Nie, bowling, curling. Ring? Curling, bowling to kręgielnie. Tak. No tak, rzeczywiście. Curling. Właśnie nam kolega podesłał artykuł, bo dzisiaj spacerujemy po jarmarkach świątecznych, a kolega pyta, co tu się dzieje, bo są zamieszki w Brukseli. Czyli to rzeczywiście coś było na rzeczy, bo po meczu z Maroko są jakieś dziwne akcje tutaj, bo Maroko wygrało. Także super ekstra. Tu ja i mój gofarek belgijski z czekoladą belgijską. Dobra, do części. Mam taki goferku. W kawę czekoladzie masz całą bronę. Przed nami kolejna część jarmarku, ale teraz robimy sobie przystanek, pędzimy do belgijskiego maka. No to teraz może z paragonem uda nam się rozszyfrować, co my tutaj nabraliśmy, na zamawialiśmy, bo staraliśmy się brać to, czego jeszcze w McDonaldzie nie jedliśmy. Piwko i... To jest nietypowe, że tu jest piwo w McDonaldzie. Burgera drużyny piłkarskiej tutaj belgijskiej. Lokalnej, tak jest. Tutaj jakiś specjalny, okazjonalny burger. Fryteczki belgijskie oczywiście z bekonem i serem. Ciekawe. Do tego sosy. Jeden sos jest, właśnie się nazywa sos do frytek, a drugi to majonez. Filet of fish z rybką. Też nie jest teraz dostępny w Polsce. To jakiś burger CBO, nie wiem co to jest. Czytaliśmy, ale już nie pamiętam co jest w środku, zaraz do niego zajrzymy. Tutaj jeszcze kolejna kanapeczka. Czekaj, to też było coś. Nie, z bekonem? To są frytki. Bekon. Mieliśmy... Nie. Dobra, bo to jest w zestawie. Ta jedna z kanapek jest w zestawie. Czyli to jest ta kanapka, którą ja wybierałam. Czekaj, co to było? No i masz. Coś to było. Chwilę to się śnie. Yes? Czy to burger Trytona? Patrzcie, jaki znak. Wróciliśmy na główny plac, żeby podziwiać, jak wygląda nocą. Bardzo ładnie. Tak, jaka choinka rozświetlona. Ale jeszcze ma być taki spektakl świateł. Albo już był, albo będzie znowu. Zobaczymy za chwilę. Iźnęłaś? Nie wiem dlaczego, ale później przeczytam. Tutaj są bardzo ciekawe goferki o różnych kształtach. Tutaj jest chłopiec ze słynnej fontanny, ale jest też taki kształt i taki kształt. Nawet w wersji świątecznej. Rafał, to tutaj! To tutaj jest ten chłopiec! To jest słynna fontanna. Wyjątkowo nieduża, naprawdę. Sikający chłopiec. Wydaje się. To jakieś pokazy nawet sikającego chłopca są różne. On się w ogóle przebiera na różne okazje, czasami jest Mikołajem i tak dalej. No. Obok jest tak urocza uliczka malownicza, jak z Harry'ego Pottera. Wygląda jak z Harry'ego Pottera bar, albo z jakiegoś takiego innego. Tutaj jest cały bar tego sikającego chłopca. Ciekaw, mam nadzieję, że nie, te piwka nie smakują jak szczyny. I w
ogóle to jest mega charakterystyczne. Jedno z naprawdę, jak inne miasta mają jakieś charakterystyczne fontanny, budynki, tak tutaj ten pomnik zdecydowanie rządzi na wszystkich pamiątkach, pocztówkach i tak dalej. Powoli wracamy już do hotelu, jest około 21, także to był naprawdę długi spacer. Zanim dojdziemy, to już będzie 22. No tak, jeszcze mamy, mamy sporo przed sobą. No i dzisiaj odwiedziliśmy właśnie tę starszą część miasta, jarmarki świąteczne, także taki klimacik. Jutro jeszcze jesteśmy tutaj pełen cały dzień, także jeszcze przynajmniej parlament, być może Atomium chyba, ten budynek w kształcie atomu żelaza. I jeszcze jakiś jeden duży budynek. Tak. To takie myśleliśmy sobie, że chcielibyśmy jeszcze odwiedzić. Zobaczymy, czy po drodze, bo dzisiaj na przykład po drodze przy okazji sporo fajnych miejsc odwiedziliśmy, także będziemy się szwendać. Chyba, że nie będę mogła chodzić. Ale póki co śmigamy już odpocząć. No, jesteśmy nieźle przeczołgani, bo ja się jeszcze nie pochwaliłam, że ja w ogóle w nocy gorączkowałam. Jeszcze dostałam okres. Także po prostu organizm ma niezły wycisk jeszcze po tych przygodach wczorajszych, to po prostu. Tak jak mówiliśmy, wyszło ponad godzinę drogi, bo już jest po 22. No, bo jeszcze po drodze było teraz trochę z pamiątkami. Troszeczkę nadrobiliśmy trasy, a jeszcze jak nam się jakaś uliczka bardziej podobała, to przyszliśmy nią, a nie tą, którą byłoby szybciej. Tak więc teraz już jesteśmy blisko hotelu, ja czuję znowu, że trochę mnie rozkłada, także cieszę się, że zabrałam aspirynkę i tabletki na gardło, bo trochę dzięki temu jest lepiej, ale teraz pędzimy pod prysznic, pod kołderkę i odpoczywam. Dopiero na lotnisku zorientowałam się, że nie zakończyliśmy tego vloga, także dziękujemy pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze, do zobaczenia jutro.